Andrzej Sienkiewicz na zewnątrz hal targowych. Zobaczcie, ten za mną jest konstrukcja całkowicie drewniana. To wielki dach, który przykrywa dużą część placu w okolicach wejścia do targów. Cała konstrukcja jest naprawdę z drewna. Jest rodzaj ażurowej kratownicy opartej na słupach, pylonach w zasadzie, zbudowanych z 200-letnich sosen połączonych z stalowymi kotwami. Bardzo, bardzo efektowne. Pod spodem są znacznie, znacznie mniejsze pawilony, które nie sięgają szczytu i wyglądają jak dzieci wielkiego dachu.